Wracamy do tego mieszkania, które dla mnie jest ważne, dlatego że często tutaj bywałem. Twój ojciec okazywał mi niezwykłą przyjaźń. Byłem tym zaszczycony, ale też niesłychanie poruszony, że tak wielki człowiek równocześnie był tak w swoich stosunkach ze mną, z wieloma ludźmi, prosty, bezpośredni. Chyba to podwórko przypomina wileńskie podwórka. To jest, jest coś takiego. Tutaj no jest pięknie zadbane, więc ślicznie. Prawie to jest historyczne, wiesz, że idziemy po tych samych schodach, po których chadzali bez przerwy Karol z e, twoim ojcem. Notabene Karol, e, mówiliśmy o tym, że Karol e, bardzo dobrze się przystosowała do Krakowa i była jedną z pierwszych, które jeździły na rowerze. Jeździła, jeździła do, na targ, na przykład, pod hale, i kupowała jarzyny i przejechała. Pamiętam, kiedy się widziałem pędem przecinającą rynek, właśnie z, z targu. Wolku, chodź. Tutaj na ścianie są różne rysunki. To są dary przyjaciół. Tutaj tak. między innymi to jest Beksiński, który podarowaliśmy ojcu my. No. <laughs> Okładka tutaj Lebensteina. Tak. Zro specjalny projekt, który zrobił Lebenstein do widzeń nad Zatoką San Francisco. No, tu, jest twój, jest? tu jest twój ojciec. Tu? Na, na dziadek nas, mój. Przepraszam, dziadek. Tak ojciec Czesława Miłosza, Aleksander, na statku razem z Ancenem. Ojciec, nie zapominajmy, żył za granicą od czasu po wojnie. Mieszkaliśmy we Francji, mieszkaliśmy w Stanach i ale zawsze jego myśli były tu, w Polsce. Od razu po Noblu była niesamowita wycieczka po, po Polsce. No, po czym wróciliśmy do Stanów. Z tym, że ojciec miał przynajmniej właśnie bliski kontakt z wydawcami, z innymi pisarzami już w kraju, znieśli cenzurę stopniowo. Ale tak powoli zaczęli zdejmować cenzurę i ojciec był drukowany już w Polsce. W pewnym momencie zdarzyło się tak, że powstała możliwość kupienia mieszkania w Krakowie. U nas klimat w Kalifornii jest, jest dość równy, no ale w Krakowie zimy są dość ciężkie, jak wiemy, więc przyjeżdżał z początku krótko, latem. I w pewnym momencie właśnie powstała taka możliwość kupienia małego tego mieszkania właśnie na ulicy Bogusławskiego. I, i zaczął przybywać w Krakowie. Rzeczywiście wyjątkowe, zabytkowe miasto. To jest jakby Wenecja Wschodu, w tym sensie patrzy się tutaj na całą turystykę niesamowitą, która przyjeżdża. No i, i na każdym kroku centrum miasta jest, jest jednym wspaniałym, muzealnym, zabytkowym. Obiektem. No więc ojciec tutaj czuł się bardzo dobrze i stopniowo zaczął spędzać więcej czasu tutaj. W pewnym momencie, no już na ile zdrowie mu zaczęło się psuć, to w miarę rozwinięcia tutaj tej, tego mieszkania, to zaczął spędzać coraz więcej czasu, już tak prawie pół na pół. Te trudniejsze miesiące zimowe spędzał w Kalifornii. Gdzie mieliśmy dom w Berkeley. I przyjeżdżał tutaj i spędzał, jakby drugą połowę roku, tutaj w Krakowie. I to był początek jego mieszkania tutaj, bo wcześniej mieszkał. Przypomnę ci, że mieszkał w hotelu Grand, później na ulicy Świętego Tomasza, Tak, to właśnie jest mieszkanie, tak, w te mieszkaniu, które, no? którym mieszkał tuż po wojnie, w 1945 roku. Tak. Więc tutaj się jakby koło zamknęło, to nie jest tak tylko, tak. Że, tak, że, że Kraków tutaj wraca jakby no, w naturalny sposób. No, ale od tego momentu tutaj już y, 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 za, zaczyna mieszkać, w tym, y, w tym mieszkaniu. No i y, y, jego żona y, 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 z, znajduje to zresztą, była cała przygoda taka y, y, meblowania tego mieszkania, urządzania go. Ona, ona y, Karol. Jeździła razem ze mną, między innymi po składach starych mebli. Nie kupowała tak w jakimś desie, tylko przeciwnie, bardzo oszczędna, a jednocześnie w ogromnym guście. Urządzała to mieszkanie w ten sposób, że chodziliśmy po sklepach ze starymi meblami. Część tutaj właśnie można znaleźć. I później te meble były odnawiane. I także stopniowo to mieszkanie nabierało takiego charakteru. charakteru. Właśnie tak. No więc ja byłem w kontakcie, w, jak oni byli tutaj, to telefonicznie i mailowo byliśmy w kontakcie i to rozwijało się. Ojciec mówił, że się czuł tutaj bardzo dobrze. No i prawdę mówiąc, był goszczony i, i, i honorowany w tym mieście, to było niesamowite. Ja przyjeżdżałem co kilka miesięcy tutaj i Byłem świadkiem tego, jak go witali wszędzie, panie profesorze. Tak. No więc człowiek w takiej sytuacji, jak mógłby no, nie, 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 nie siedzieć tu, tym, tym dłużej jak mógł. To było wspaniałe. I, i, a, a, a zatem spotykał się tutaj z ludźmi, o, którymi, o których miał, no, marzył, o takich kontaktach cały czas. Miał cały szereg przyjaciół, prawda? Między innymi profesora Jana Błońskiego. Turowicza. Jerzego Turowicza, Jacka Boźniakowskiego, cały krąg właśnie ludzi bardzo mu bliskich, którymi utrzymywał kontakty wcześniej, no Turowicz to jest jeszcze historia sięgająca przedwojnia i potem Goszyc, kiedy Turowicz gościł, gościł go z żoną zaraz po powstaniu warszawskim, prawda, więc to wszystko tutaj, to nie był przypadkowy, przypadkowy wybór Krakowa, nie tylko ze względu na klimat, oczywiście ten ten aspekt się pojawia, że, że to jak Wilno, zresztą to zawsze podkreślał stare miasto, tak trochę mu to wilno no jest przy, pewne podobieństwo. Tak, prawda? a równocześnie do tamtego jest. Wilna nie mógł już wrócić, bo to wilno, poza architekturą, już było zupełnie innym miastem, prawda? Natomiast to, to był taki triumfalny, właściwie triumfalny powrót do, do Krakowa. Byłem tego świadkiem, w 1981 Pierwszy roku, tak. tak, w czerwcu tłumy ludzi go witały wszędzie. I to ta atmosfera była zupełnie nie do, nie do powtórzenia, bo wybór papieża, potem Nobel dla Czasowa Miłosza to było wielkie święto ogólne. I taki, tak ogromne poczucie, że coś się musi zmienić nadzieję na to, że, że to są jakby znaki, znaki, znaki losu czy opatrzności, że coś się z tym krajem musi stać, prawda? Mieliśmy tak, na przykład tak, taką tak. wspaniałą przygodę, że w autobusie pan milicjant mu się rzucił na szyję. Tak. I to było, i to było coś wspaniałego. A ja, a ja pamiętam z kolei, jechaliśmy samochodem, bo wtedy cały czas mu towarzyszyłem. Jechaliśmy samochodem i przez okno jakaś pani rzuciła, rzuciła wiązkę fiołków i powiedziała: Niech pan do nas wróci. W każdym razie, w, e, jeśli chodzi o, o, o mieszkanie, to e, tak suma summarum, e, streszczając jeszcze to, ojca zdrowie się e, zaczęło psuć no i, i zaczęły się zabawy tutaj z e, diagnostyką. To był, to był moment, kiedy miał pierwszą taką, pierwszy taki jakby atak, taką zaćmę oka, e, która wskazywała na, na niedokrwienie. I, i, I to się zresztą nie powtórzyło, i, i wtedy doktor Szczekli, który tutaj urzędował na Skawińskiej, zaczął nim się bardziej zajmować. I, i zresztą mieliśmy też współpracę lekarzy w Kalifornii, czyli były ciągle e-maile. Ja byłem tu, potem byłem w, w Kalifornii. Leki wręcz przesyłaliśmy. On dostawał zastrzyki na, na antyskrzepowe. No, ale to wszystko on się trzymał świetnie. On się trzymał świetnie do, do momentu, kiedy wzrok zaczął mu wysiadać coraz bardziej, słuch wzrok. No tutaj jeszcze, bo nie, ponieważ dużo mówiliśmy o tym powrocie w 80. Wracając, tak. Tak, w 81 roku, ale później jak już zamieszkał tutaj, trzeba dodać, że no, miał mnóstwo spotkań. Z publicznością w teatrze na Uniwersytecie Tłumy. Pamiętam tak, ogromne to to tłumy. Było, to wykłady naprawdę, jego. Tak. Wykłady jego to studenci stali na schodach, były telebimy i stali na schodach. Poza tym spotykał się prywatnie oczywiście z Wisławą Szymborską, którą się bardzo zaprzyjaźnił, przychodził, przychodził też prywatnie. Czuł się, czuł się tutaj bardzo, bardzo dobrze, właśnie z tego względu, że miał mnóstwo ludzi, którzy byli mu bliscy i dla których on był bliski. No, ale tak ale dla naszej rodziny. Cały, cały Kraków. A właśnie, a jeszcze, powiedzieć o tym, że, że, tak. że z, z taką wdzięcznością chciałbym podziękować, no, podziękować po prostu ludziom tutaj w Krakowie i w ogóle w Polsce, że, że go tak serdecznie i ciepło przyjęli. I to było dla niego tak niesamowicie ważne, że właśnie, bo w końcu jego cała twórczość była wymierzona do czytelnika polskiego, prawda? W języku polskim. On tam od czasu do czasu coś po angielsku napisał, nie miał w tym trudności, ale jego naturalny język to język polski, więc był poetą polskim. A równocześnie można by powiedzieć, że pół na pół, bo jak był w Ameryce, był uznawany za poety amerykańskiego. Był to człowiek niesamowicie pracowity. To znaczy, jego życie w Berkeley przez, przez dziesiątki lat polegało na tym, że on wstawał rano, energicznie, brał prysznic, śniadanie i od razu szedł do gabinetu i tam siedział. Co najmniej do, do 12.00. To znaczy, pracował w swojej pracowni, to pisał. Tak. Pisał. Po czym po południu nadawał, chodził na wykłady, chodził na spotkania, a wieczorem leżała zawsze koło łóżka ogromna sterta książek we wszystkich językach i, i wchłaniał. Wchłaniał i, i on miał taki podział, że że a, a pić to wolno dopiero już wieczorem, można kieliszka wypić y, i, i siąść i, i czytać. Więc jego życie było y, ja w pełne. Ja bym jeszcze dodał, że y, y, krótko spał, budził się o trzeciej w nocy i od trzeciej w nocy do szóstej y, jeszcze czytał. Tak. On spał nierówno, w tym sensie, że, że właśnie. Y, Kładł się z książką, zasypiał, potem budził się w nocy, czytał, tak. potem znowu zasypiał, wstawał potem rano i, i tak dalej. Więc miał dzień wypełniony. Po tym, już jak po tym Noblu, i, i jak kiedy zaczął bardzo intensywnie podróżować. Jeździł po całym świecie, był zapraszany wszędzie i, i no, no jeździł. I robił to, poczuwał się do pewnego obowiązku tego typu. I oczywiście w momencie, kiedy zaczął mu wysiadać słuch i, i oczy zaczęły słabiej działać, to było dla niego bardzo ciężkie. I można powiedzieć, że on w miarę możliwości do samego końca pracował. On umarł w sierpniu 2004 roku. Jeszcze na wiosnę pisał, spotykał się z ludźmi. Jak bywał w szpitalu na Skawińskiej, a był kilka razy, tam są sale dla VIP-ów niby, taki, jest taki pokoik dla, dla VIP-a i tam często on, on bywał pod opieką doktora Sztychlika. Jak tam bywałem u niego, to on rano pytał, masz laptopa? Mam laptopa. Dobra, to siadam. I on dyktował to, co napisał, mimo że nie mógł nie, nie widział już i nie mógł na papierze, ale on sobie to tak układał dokładnie w głowie, że było tak, że on wiedział gdzie każdy przecinek. Więc ja mu czytałem z powrotem, co spisałem na, na komputerze, i on mówił: A tu jest przecinek? Ja mówię: Tak, wpisałem, a to dobrze, a tu. Czyli on wzrokowo potrafił jakby pracować, jak gdyby miał papier przed oczami. I ta jego pracowitość, którą zazdroszczę, Boże. To jest, żeby tak móc właśnie, bo dyscyplina, tak, która, którą on sobie narzucał, że niezależnie od, od stanu zdrowia, to on rano pracował, potem już wymagał coraz więcej pomocy, dyktował. Potem już nie był w stanie czytać, materiały zbierali dla niego na przykład jak... Wyprawa dwudziestolecie, to zbierano materiały w, pod jego kierunkiem, wszystko wiedział, zresztą to niesamowite potrafił tak. wszystko wiedzieć zbierano materiały i potem dyktował, bo już nie był w stanie sam pisać. A jak czytał w ostatniej fazie, jak czytał wiersze, to miał, miał powiększone, z, czytał cały czas znakomicie. Ale, ale litery miał już powiększone, no ja bo już... musieliśmy mu tak, drukować tak. Takie, takie wielkie litery, tak, żeby tak. mógł czytać. W pewnym momencie ja mu taki program napisałem na, na IBM, na, na laptopie, który mu jakby przewracał kartki. Ale on niechętnie się odnosił do takich rzeczy. On powiedział: mmm, To chyba maszyna do otwierania kopert. <grym> on to, on, więc. <grym> W końcu on na papierze miał te, te wydruki powiększone. Jesteśmy właśnie w mieszkaniu tutaj na Bogusławskiego, i tutaj są te przedmioty, które służyły jemu, jemu w pracy. Komputer, Macintosh, stary Macintosh. Jeszcze wtedy nie było czcionki polskiej na Macintoshu. Czyli trzeba było specjalny program ładować, który te czcionki potrafił stworzyć. Trzeba było na klawiaturze naciskać na kilka klawiszy równocześnie. Na tym Macintoszu są naklejone literki, gdzie jest rzet, gdzie jest on i tak dalej. No i do tego też maszyna powiększająca, którą znaleźliśmy, jest jedna tutaj na Bogusławskiego, jedna jeszcze została w Berkeley. Um, I to jest maszyna y, jeszcze analogowa kamerka, y, monitor taki staroświecki fosforowy. Y, y, no i ta kamera powiększa, można nastawić powiększenie i materiał kładzie się na taką płytę ruchomą. No i to, to bardzo powiększa. I dla osoby, która ma właśnie zaniki wzroku, to jeszcze bardzo długo można pracować przy, przy pomocy takiej maszyny. W tej ostatnim momencie. Kiedy już bardzo źle widział, kiedy już tutaj był, leżał już na takim łóżku szpitalnym, przychodziliśmy jego, jego przyjaciele, Andrzej Franaszek, Anna Zach i ja i czytaliśmy mu. Ja pamiętam, jak bardzo był wzruszony, kiedy czytałem mu listy, które się ukazały w tygodniku powszechnym po wydaniu Traktatu teologicznego. I on był niesłychanie poruszony listami, w których ludzie pisali nie czytelnicy, którzy czytają poezję, tylko, tylko czytelnicy, dla których to było przeżycie religijne. I powiedział: No, chyba nie zmarnowałem życia. On tutaj, czytaliśmy mu no, najróżniejsze rzeczy. A jeszcze była taka maszyna automatyczna, do, taki skaner z syntezatorem głosu. Można było położyć e, książkę, stronę na, na skaner, to wczytywało i potem syntetyczny głos to czytał. Były najróżniejsze próby no, ułatwienia mu pracy do, do, do samego końca. Jego kont, bardzo ważne. Jego, e, on się interesował na przykład recenzjami w Amazon, bo jakiego książki się ukazywały e, i były e, do kupienia w Amazon, to były komentarze e, czytelników. No i on się bardzo cieszył. Były ciekawe. On mówił, o, to, to mądra recenzja. To, znaczy to czytelnik, nie jakaś tam oficjalna recenzja, tylko czytelnik, który mówił, że mu to, dużo mu to dało i tak dalej. No, czytaliśmy mu właśnie takie rzeczy. Potem pod koniec ostatnia książka, którą czytałem, to był to był Magic Mountain Mana. I to był. I on do końca jakby dramatyzował te postaci tego Setembriniego, tak. naftę, naftę i tak, tak dalej. I... No, to jest postać, te dwie postacie są figurami jego, jego profesorów z gimnazjum w Wilnie, prawda? prawda? To cały czas tak, <laughs> tak. ksiądz Chomski, tak. Nafta i to, jak, to, jest, to jest niesamowite, tak w naszej rozmowie to jest niesłychanie ciekawe, że, że domyka się koło, prawda? że on wraca do, 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 do Krakowa, wraca do tych samych lektur. Jest to coś takiego niezwykłego w tym. To, no domykanie te... się życia i domykanie się koła. No i religijnie, jego, I religijnie. ten ostatni te jego wiersze ostatnie, które tłumaczyłem na angielski, były moim zdaniem niesamowicie ciekawe. I e, myślę, że w sumie e, mało doceniane w sensie, że one są naprawdę takie bezpośrednio, od serca i bez żadnych jakby żadnego sztucznego, takiego artystycznego jakiegoś czegoś. Tam są bardzo głęboko religijne wiersze. Więc jeżeli ludzie mówią, że on był niekatolicki, on był taki katolicki, jak moim zdaniem trzeba. To znaczy, nie był zbyt fanatycznie nie ani z kościołem, ani z obrządkiem, przyjaźnił się z papieżem. Byliśmy e, u papieża po Noblu. I to było niesamowite. Opowiedz właśnie, bo to, ty byłeś tego świadkiem. Tak, a, tak. Opowiedz o tej no, rozmowie. Byli, byliśmy na śniadaniu po prostu u papieża i była taka... E, tam były... No, ja tam zadałem kilka pytań, których nie będę tutaj wspominać, ale takie jakie Człowiek w młodym wieku mógłby wprost zadać papieżowi i, i on, on niesamowicie mądrze na no nie odpowiedział. No w każdym razie było to bardzo takie przyjazne i serdeczne jego wymiany z papieżem, te listy, chociaż i z jego strony, i ze strony papieża mają taką formalną jakby powłokę, ale za tym się kryje bardzo taki bliski ludzki kontakt. No warto przypomnieć, że list papieża został odczytany podczas jego pogrzebu w katedrze mariackiej. Jeżeli mówimy właśnie już o, o, o tych no, naj, naj, najsmutniejszych momentach, to y, y, takiego pogrzebu ja nie wiem, chyba od czasów matejki, nie, przepu, nie, nie, nie przesadzam chyba, nie było w Krakowie. Były ogromne tłumy, zarówno w, w katedrze, była ograniczona ilość gości. Tak. Ale były ogromne tłumy, które szły w tym pogrzebie, mieszkańców Krakowa po prostu. Bo trzeba powiedzieć, że, że on był, bo mówiliśmy o tym środowisku, oczywiście tych bliskich przyjaciół, ale on był bardzo lubiany jako człowiek. On na przykład przychodził na rynek i kwiaciarki krakowskie dawały mu kwiaty. Ja byłem świadkiem, kiedy szliśmy w trójkę z nim i Karol. i i w pewnym momencie dzieci szły na Kazimierzu. Pamiętam tę scenę, bo była niesłychanie wzruszająca. I dzieci ze szkoły podstawowej, o, miłość, miłość, zaczęły wyrywać kartki z zeszytu, żeby napisał im, napisał im autograf. Także on był tutaj bardzo lubiany. On, on siedział sobie na przykład w kawiarni z Karol na, na rynku. Y, oczywiście wchodził do, do księgarni, miał swój, 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 swoje krzesło y, i czytał książki. Także y, cały czas był otaczany taką bardzo bardzo taką ciepłą taką atmosferą, czułą, pieką, pieką, i czu, ale ciepłą atmosferą, tak. co wcale nie jest takie, y, takie częste, naprawdę. Ja czegoś takiego już potem nigdy nie widziałem, ale, ale trzeba y, dodać, że Nieoczekiwana śmierć Karol, no jego tak, żony. Musimy, wrócić. Ja musimy do tego powiem, wrócić, tak. dlatego że to go załamało kompletnie. Dlatego, że nie tylko to było bardzo udane małżeństwo, ona się nim niesłychanie opiekowała i urządzała mu całe życie. Trzeba pamiętać, bo to tak mówimy Karol, ale to była Amerykanka, wybitna specjalistka, która właściwie mu poświęciła życie, która przyjechała tutaj do Krakowa. W do obcego ciężko kraju. Jej, ciężko jej to Ona była bardzo, było i bardzo ciężko, zwłaszcza na początku. Nie znała języka, zaczęła się uczyć polskiego już pod, pod sam koniec życia. Co notabene jest beznadziejny, dlatego że polski jest bardzo trudnym językiem. Tak, ale, ale robiła wszystko, towarzyszyła mu w tych spotkaniach. Zresztą myśmy się przyjaźnili, i to było niesłychane, jak ona. Pozostając w cieniu cały czas jego, doskonale obserwowała całe otoczenie i wszystko wiedziała, co, 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 o, co o kim sądzić. Doskonale wszystko wiedziała. I zajmowała się jego sprawami wydawniczymi w sposób bardzo profesjonalny. Nie, nie pozwoliła narzucać warunków umowy. Wydawcy często mówili, no o tą książkę no ona trzeba była szybko wydać, Uniwersytetu. Amerykańskiego. Oczywiście właśnie mówię, że poświęciła, naprawdę... poświęciła mu swoje życie, ale, ale tutaj na miejscu, że byłem świadkiem takich sytuacji, kiedy wydawcy naciskali, że już książka się musi ukazać, bo tu jest jakiś, nie wiem, festiwal książki, a ona powiedziała, ta okładka mi się nie podoba. Tak. Proszę mi tutaj przynieść nowy, nowy projekt i bardzo dbała o te wszystkie sprawy, i on czuł się po prostu zwolniony, co jest niesłychanie ważne, zwolniony od tego ciężaru i mógł się skupić tylko na swojej pracy, a ona nie tylko, że dbała o te wszystkie sprawy wydawnicze, ale też chroniła go jak ochronnym murem przed dziennikarzami, przed takim nadmiernym eksploatowaniem też już jego coraz gorszego zdrowia właśnie przez zwłaszcza media. Więc była niesłychanie, niesłychanie ważną osobą. Jeszcze jedna rzecz to jest to, że mama odgrywała tą rolę wcześniej. Oczywiście. To znaczy, tak. też była człowiekiem wykształconym bardzo i bardzo inteligentnym. Tak, wiem, ona, bo ja ją poznałem. Ona, no, poznałaś. Tak. I, I ona przepisywała wszystkie jego wiersze, książki. Wszystko ona na maszynie, mamy zresztą tą, tą maszynę stara Smith-Corona, która miała też polskie litery tam wklejone i ona odgrywała właśnie tą rolę, chociaż z charakteru bardzo różny, bo mama była wyjątkowo i inteligentna, i wyjątkowo uczuciowa, i ciepła, i nie miała tej amerykańskiej, powiedzmy, no tego anglosaskiego trochę dystansu, ale potem to jest to, że, że nie zapominajmy, że Karol była od niego wiele młodsza, po czym on on jakoś potrafił, bo mówi, że to on tak go zniszczyło. Ja nie wiem, jak, jaką siłą on potrafił, jakby powiedzieć: No dobra, no umarła, i, i cześć, no. jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Musiał, tak, był załamany, ale niesamowite, jak na facet, który właśnie stracił żonę, która była młodsza, musi spodziewać zupełnie innego rozwoju, a tymczasem ona zmarła, to to napisał wtedy Orfeusza Urdykę. No właśnie, tutaj, no właśnie, mamy, który... tutaj mamy rękopis pierwszej, e, pierwszej wersji Orfeusza Urdyki z jego poprawkami, wydrukowany, ale z jego poprawkami. E, złożył jej naj, 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 najpiękniejszy hołd, jaki można powiedzieć poeta może złożyć. Bo jeszcze zmarłem. powiedzmy, że dzięki e, temu Macintoshowi, tym powiększaczom i tak dalej, to on był w stanie jeszcze tam y, czy podyktować, czy, czy napisać ręcznie, czy jeszcze wystukać nawet sam na tym no. makintoszu. Także tutaj mamy właśnie taki maszynopis, wydruk z tego makintosza, na którym on nanosił poprawki. Popraw. Tu jest ten wspaniały rękopis, który maszynopis z poprawkami. Notabene, jak były sprawy tłumaczenia tego wiersza, ja sięgnąłem do jego notatek, bo on napisał pierwsze tłumaczenie na angielski. Odręcznie w tych notesach, tak? I, i, I to było potem przez, przez Hasa przerabiane, ale tam były na przykład niektóre rzeczy, które jemu się podobały. Które ja potem uparłem się, że muszą wrócić do oryginału tłumaczenia, bo on to tak widział. Wiesz, mieliśmy na ten temat właśnie dyskusje i spory. Więc tak to wygląda. No więc jesteśmy tutaj w mieszkaniu ojca w, na Bogusławskiego I tutaj zostało wszystko trochę przemeblowane. W tym pokoju leżało łóżko, na którym on zmarł. Tutaj była sypialnia. I gabinet. W sumie, równocześnie. Jego gabinet równocześnie miał łóżko tu, a miał tam Biurko. komputer, powiększacz i tak dalej. I tutaj zaczęła się zbierać biblioteka. I jak jeździłem, to on co pewien czas wysyłał mi listę książek, które prosił, żebym przyszedł, bo w Berkeley był ogromny księgiel księgi <grym> Biblioteka. Była ogromna. Tam było coś, 50 tysięcy tomów. I z tych książek on prosił, żeby mu przywieźć taki czy inny egzemplarz. Oczywiście wszystkie książki pamiętał dokładnie, gdzie są. A mówił tam, na, na drugim regale w przedpokoju leży taka i taka książka. I potem to. Więc przywoziłem w te, te książki. Czułem się trochę jak przed Solidarnością, kiedy woziło się bibułę, rękopisy się woziło do Polski schowane pod a, siedzeniem tylnym samochodu. Tylko że w tym wypadku mogłem swobodnie do walizki wziąć te książki, o które prosił. Ale jesteśmy tu, jesteśmy tu. On tutaj żył, on tu pracował i tutaj umarł. No popatrz Toni, tu jest oczywiście bardzo dużo tych zdjęć, ale tu Cała jest szafa. tak, ale tu jest bardzo piękne zdjęcie Karol, to, o której rozmawialiśmy i którym wspominaliśmy, prawda? Tak. A tu jest, tu jest charakterystyczne bardzo właśnie zdjęcie przyjaciół. Tutaj jest Błoński. twój ojciec z Teresą Walas i z Błońskim. A tutaj jest, tutaj jest z Markiem Skarnickim, z redaktorem Tygodnika Powszechnego. Natomiast tu jest bardzo ciekawe zdjęcie, bo to jest zdjęcie, gdzie jest Józef Brocki, z którym, tak samo jak z Tomasem Węsławą. twój ojciec się przyjaźnił, mówił, że tworzą triumfurat polsko-litewsko-rosyjski jako figurę przyszłych przyjaznych stosunków między tymi społeczeństwami. Ale wiesz, jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, myślę. To jest to, że jak był ten triumfalny przyjazd do Polski, był ten aspekt, że jest Miłosz, Wałęsa i papież, czyli w odwrotnej kolejności. Tak. Najważniejszy był papież, oczywiście. a Wałęsa oczywiście odgrywał ogromną wtedy rolę. Byliśmy u niego w Gdańsku, przyjmował bardzo serdecznie, to była bardzo ważna wizyta, i on potem przyjechał to było chyba w kulu. Tak, on. Było takie ja byłem w czasie. On, no. Pan, no bo yy, ojciec dostał przecież doktora Honoris Causa i wtedy yy, jest takie zdjęcie jego właśnie z władzy w kulu. więc to był taki moment historyczny. Był Reagan, potem, prawda? Był no. I który mimo wszystko trochę pomógł no, w sprawie to Solidarności. To... No i, i, i w końcu obalono tego potwora. A tutaj, tutaj mamy fotografie, które się łączą z tym, o czym rozmawialiśmy po kolei, prawda? To jest Twoja mama, tu jest czasami Papież już z papieżem. A tutaj jest szczególnie, szczególnie takie poruszające i miłe zdjęcie, ponieważ to jest. To jest moja córka, Eren, i, e, i, mój, i mój wnuk. Nuk, tak, Devon. Że, że Czesław Miłosz do, doczekał się prawnuka, z czego Właśnie. się ogromnie cieszył. Tak. A mówiliśmy o, o tym, jak w 1981 e, 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 roku przyjechał do, e, do Polski, pierwszy raz, e, kiedy Polska e, odzyskiwała podległość i to jest klub włóczęgów. Tak, tak. So. Do, do którego należy przed wojną. On wspominał, że jak ich zobaczył. Pierwszy raz był pochód smoka w Wilnie i właśnie no, szli ci narodowcy w deklach, a potem szedł klub włóczęgów i to jest, to jest organizacja, do której mogę przystąpić, bo to jest, jak on powiedział, celebration of being, ce, celebracja życia. Polskie Towarzystwo Intelektualne jest bardzo zjednoczone. I to jest coś, co, co ani we Francji, ani w Ameryce nie ma w takim stopniu, że ludzie są tak związani i czują tą wspólnotę zainteresowań, pasji i tak dalej. I, że, i to w, w końcu dość szerokie koło, bo można by powiedzieć, że w Berkeley było kilka osób, z którymi by blisko się prawda, komunikował, ale nigdy nie znalazł aż takiego grona tych przyjaciół, takich najbliższych, jak, jak miał w Polsce. No i to, to jest jakby, oczywiście to jest Wilno, no ale to jest jeszcze Wilno z okresu Wielkiego Księstwa. Przez kraje wschodu i kraje zachodu, ziemię południa i ziemię północy, dzieckiem pobiegnę w świetle do ogrodu, jutrzenną porą po nawalnej nocy. Wzrok, smak i dotyk nie takie posięte, lepszych niż tutaj muzyk słuchać będę. Grecko, Egipską odezwę się mo i wszelką, jaka była od początku. Księgę rodzaju odczytam na nowo, świadom splątanej osnowy i wątku i każdą poznam tajemną przyczynę, a potem w jego szczęśliwości zginę.